No już koniec posiedzenia w tej chwili. Dziękujemy bardzo. Już udało się po 4 godzinach. Jesteśmy, czekamy na was. Tak, bezwzględnie tutaj na naszego... Na Willa. A, dobrze. Słuchajcie, będę miał do was prośbę. Zrobimy krótkie spotkanie. Chodźcie, zrobimy krótkie spotkanie, bo ja będę też musiał jechać. Jest 500 kilometrów. Zbierać się wszyscy, żeby na dole zrobimy. Na dole, na dole. Nikt nie znalazł mojego termosu. Nie znaleźliśmy. A faliczki mam podobne. Tak. Takie same faliczki. Takie same, widziałam. No to. Współczuję ze względu na to trzęsienie ziemi w Syrii. No właśnie. Bardzo serdecznie. Dobrze, pojedziemy. Ja może... taką niewielką kwotę, ale też bo pan jest Syryjczykiem, wie pani? No, się same 20 lat, to chyba wiem. To chyba trochę wiem, nie? No i przydałaby się jakaś zbiórka na tą serię. No jest, no przecież już płaciłam tam. Zbieramy i w ambasadzie, i w tym. Tak, na tą dwie fundacje, nie? No tak, i to macie. No już naciśnięte, dobrze. No także wielka szkoda, że to nie tak... pojedzie. Nie? Nie, ja wysiądę. Nie, dobrze, to ja wysiądę. Siadaj, Basia. Dalej. Siadaj. Nie wiadomo, czy się, wiesz... Nie, to tam jedna nie osoba się o to może jeść. Jest druga wydna. Ale mi się nie. No to pojedzie. Ja zajdę. Nie jedzie? Nie. A, już. Już. No, zobaczymy, gdzie to jest. Jest. Zero. No to tak, po prostu nie można było utrwalić. Utrwalić posiedzenie, bo to niejawne. Ja jako mąż zaufania byłem obecny. Zaraz zobaczymy komentarze. To jest 0? Nie, 4 pojechało na górę. Trzecie piętro. Drugie piętro. Pierwsze piętro. Antresola. Antresola się nazywa. Parter. No i tu jesteśmy, już widzę, że już tam chodzą. Dziękuję panie mecenasie. Dziękuję. Ja również dziękuję za obecność. Dziękuję. Dostałeś policzek, masz tam drugi. Nie problem. Do widzenia. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Do widzenia pani. Do widzenia. No dobra, idziemy zobaczyć, co tam się... Wynika, że przez ostatnie 5 lat nie zrobiono tam żadnej kontroli. Czyli samowola producentów, a to wynika też z faktu wyników badań, które przeprowadziła pani Brygida Adamek. 228 milionów kilogramów dodatków do żywności dodawanych jest w Polsce. Poczekajcie, przepraszam najmocniej, ale przekażę tylko klucz mecenasowi. Postaram się jak najszybciej. Słuchajcie, to jest kpina. Nabil był bezpośrednio. Chciałem ci podziękować, ale chciałem też pozdrowić w tym miejscu
wszystkich obywateli z Syrii i my łączymy się z wami w przeciwieństwie do polskiego rządu, który zamknął konto bankowe z syryjskiej ambasady. Moi drodzy, apel będzie szeroki, na stronie Wygrajmy Razem umiejscowimy też tam te wszystkie informacje, gdzie można wspierać obywateli z Syrii, tak jak wspiera nas Nabil tutaj, w walce o wszystkie dzieci na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Moi drodzy państwo, tym korporacjom pieniądze przysłoniły w ogóle racjonalne myślenie. A dlaczego się tak dzieje? Bo to państwo zostało sprzedane korporacjom zagranicznym, bo w ministerstwach zdrowia siedzą lobbyści Big Pharma. W ministerstwie rolnictwa siedzi lobbysta Big Pharma. I tak to się właśnie dzieje. Wyniszczone jest wszystko, przejęte, a my jesteśmy w majestacie prawa trójki i jeszcze ciągani po sądach. Moi drodzy, nie będzie przyzwolenia na coś takiego i musi być nas coraz więcej. Ja też apeluję do wszystkich środowisk, w tym też do kamratów. Ta sprawa nie jest sprawą Gustowskiego. Ta sprawa jest sprawą całego narodu. Wszystkich ludzi w Polsce. Czy są to, moi drodzy, Romowie? To też ich sprawa. Czy jest to mniejszość niemiecka? Też ich sprawa. Czy są to Żydzi mieszkający w Polsce? Też ich sprawa, bo kupują tą samą żywność. I moi drodzy, jedziemy wszyscy na jednym wagoniku. Jak nie zrobimy z tym porządku, to moi drodzy, będziemy przez korporacje wytruwani. Los podzielają dzieci, moi drodzy, które są w Centrum Zdrowia Dziecka. I to są konsekwencje tego, na co przyzwoliliśmy my, ludzie dorośli. My, ludzie dorośli. I my musimy odzyskać podstawę. Podstawą jest wolność, a na podstawie prawdziwej wolności dopiero zbudujemy ojczyznę. Ale tylko w jedności narodu. I moi drodzy, zobaczcie, do czego to doszło. Do czego PiS doprowadził w tym kraju. Nie dość, że nie ma pieniędzy na badania, bo weterynaria nie ma pieniędzy, PIORiN nie ma pieniędzy, PIWET nie ma pieniędzy, Sanepid nie ma pieniędzy, jest instytucją dysfunkcjonalną, to jeszcze policja nie ma, moi drodzy, na tuż do drukary. A komendant policji, moi drodzy, w Katowicach do policjantów wysyła listy, żeby jeździli, zbierali używane krzesło. No to jest jakiś absurd, moi drodzy. W tym kraju nie buduje się laboratoriów, nie robi się, moi drodzy, zabezpieczenia konsumenta, ale kupuje się radiowozy. Radiowozy nie polskie, bo przecież kupujemy zagraniczne. Moi drodzy, Kaufland, Animex to podmioty polskie. Oni mają tylko i wyłącznie udziałowców zagranicznych. Ale są to, moi drodzy, podmioty, które mają REGON, NIP i mają nadany, moi drodzy, KRS. A więc jest to podmiot polski. A w tych sklepach, moi drodzy, takich jak Kaufland, Lidl, Biedronka, pracują Polacy. Polacy, którzy mają dowody osobiste i trują swoich rodaków. Dla korporacji w imieniu, moi drodzy, korporacji. I tego nie mylmy. To musimy podnosić. To trzeba zlikwidować, moi drodzy. W tym kraju trzeba decentralizacji władzy. My nie potrzebujemy prezydenta, premiera, nie potrzebujemy rządu. My potrzebujemy zdecentralizować władzę. To właśnie Kaczyński doprowadził do tego, że zrobił sobie centralne zarządzanie i mamy to, co mamy. Gdzie nie pojedziemy, w jaki kąt Polski, to mamy Berlinki, mamy te same schabowe, mamy McDonaldy, KFC, a gdzie są produkty regionalne, gdzie są nasi rolnicy, gdzie jest rodzime rolnictwo, gdzie jest dofinansowanie do rolnictwa? Zdeptane jest tym butem pisowskim. Ale moi drodzy, ci rolnicy, którzy właśnie dla tych, którzy produkują te parówki, robią tucz nakładczy, biorą udział w tej przestępczej działalności. W działalności, w której pasze, moi drodzy, wykorzystywane są z punktu ekonomicznego niezdrowe, szkodliwe,
bo firma ma zarobić, a nie za ważne zdrowie konsumenta. I tutaj będziemy o to walczyli. Robimy to, moi drodzy, dla dziecka Miłosza, robimy to dla każdego dziecka. Ja naprawdę jestem pełen podziwu, Michał, tego, co robisz i apeluję do wszystkich, naprawdę, ponad podziałami, róbcie, napiętnujcie tych wszystkich producentów, te korporacje, czytajcie raporty, bo to jest podstawa. Co z tego, że będziemy mieli złoża naturalne? Co z tego, że będziemy mieli wszystko, jak nie będziemy mieli zdrowia? Zdrowia nie kupimy za żadne pieniądze. To już dzisiaj oni mówią, że wycofywali produkty, bo ASF był w produktach. No to jak się w ogóle znalazły świnie ze stref czerwonych do produkcji? Wyobrażacie sobie? To są rzeczy naprawdę niebywałe. Ale to jest pełne przyzwolenie. I pamiętajcie, jedna osoba w tym kraju decyduje o możliwości stosowania glifosatu. A więc minister rolnictwa i komisja, nie miejcie pretensji do Unii Europejskiej, bo Unia Europejska dopuściła do stosowania glifosat. Ale tylko i wyłącznie w rolnictwie, czyli tylko dostęp do tego środka powinien mieć rolnik indywidualny, posiadający uprawnienia i mogący zastosować go do wielkości gospodarstwa na podstawie opinii agronoma. To jest środek tak wysoce trujący, powodujący nowotwory, jak, moi drodzy, dynamit powinien być ściśle sprawdzany, komu dajemy do ręki. A dzisiaj w Polsce macie podstawową rzecz. 228 milionów kilogramów dodatków konserwanty do żywności. Pestycydy leją się. Ostatnio zatrzymane, moi drodzy, lewe podrabiane środki ochrony roślin. A takich rzeczy to miliony jeździ po drogach. Moi drodzy, kierowcy sami na moich filmach opowiadają, jak przepisują CMR-ki. I co policja może na drodze skontrolować? Jak dostanie za chwilę taką CMR-kę, że on nie wie, o co chodzi, skąd dokąd jedzie. A moi drodzy, przecież to nie jest żaden problem kontrolować żywność. To, co jest importowane. PiS mógł kontrolować z punktu A do punktu B przewóz paliwa, ale nie jest w stanie skontrolować przewozu żywności. Czy dzisiaj każda ciężarówka ma GPS? No to jest absurd. Naprawdę to jest absurd. W tym ministerstwie nie mamy żadnego ministra rolnictwa. To są konowały, które, moi drodzy, wspierają kapitał zagraniczny. I wszystkie korporacje. Tu jakbyście weszli do tego ministerstwa, to jest lobbying korporacji zagranicznych. Dlaczego kiedyś mi zabrali przepustkę? Bo się nie chciałem układać z tym rządem. Bo powiedziałem, że nie będzie zgody na coś takiego. Ale moi drodzy, dopóki społeczne jest na to przyzwolenie i ludzie nie zwracają uwagi na to, co jedzą, no to później jest płacz i zrzutki, i zbiórki, i trzeba ratować dzieci. Wtedy tatusiowie i mamusie płaczą, moi drodzy, w internecie, bo trzeba 8-9 milionów złotych na leczenie dziecka. Dzisiaj, moi drodzy, przekazałem prezesowi tej spółki list otwarty matki do prezesa Animexu o wsparcie finansowe na leczenie dziecka. Wiecie, co z tym zrobił? Rzucił na biurko i sobie wyszedł. I takie jest podejście. Ale po Choreckiej po cichu anonimowo przelewać pieniądze, to potrafili. Ale prezes nic nie wie. Ten nic nie wie, tamten nic nie, oni nie wiedzą. Pieniądze ze spółki poszły, nie wiadomo za co, na co i po co i dlaczego. No było tylko po to, żeby kontrolować Pustowskiego. Bo kreta trzeba było wsadzić. Za co dostała Pochorecka pieniądze? No moi drodzy, to mówimy o 49 kawałkach. To nie są moje pieniądze. Za co? Pytam się. Po co przyjeżdżali, spotykali się z nią w Karpaczu? Zadajmy sobie podstawowe pytanie. Ale oni nie wiedzą. Oni nic o tym nie wiedzą. Na to są kwity. Dzisiaj zostały przekazane sądowi. Moi drodzy państwo, to nie tylko oni, bo nie mówmy tylko o tej jednej firmie, ale tak cała branża mięsna i cała branża piekarnicza. Pieczywo z głębokiego mrożenia, które trafia, moi drodzy, do marketu. To jest dopiero wina konsumencka.
I zwróćcie uwagę, weźcie sobie jakiekolwiek parówki. Na tych parówkach nie macie daty produkcji, tylko macie datę terminu przydatności do spożycia. A dlaczego nie ma daty produkcji? Bo się ukrywa prawdę. Moi drodzy, chciałem wam podziękować. Naprawdę muszę czasami uciekać, poświęciłbym więcej czasu, ale nie jestem sam. Chciałem, Piotrek, podziękować tobie, ale chciałem wam wszystkim też podziękować za to zorganizowanie. I apeluję do kamratu, wesprzyjcie Piotka w tych działaniach, bo on robi to dla wszystkich dzieci. I to jest naprawdę najważniejsza rzecz w kraju. Ja ze swojej strony chciałem też podziękować za wyrazy uznania. Dziękuję ci, Marcin, za to, co robisz. Robisz to dla mojego wnuka też. Ja to stary dziad jestem, niedługo mi bliżej do jakiegoś tam dołu, żeby mnie zakopali tam. I mnie robaki będą jadły, a nie, ja nie zjem tego robaka, co nam proponują. Także Marcin, zawsze cię będę wspierał. Wspieram tą robotę, którą robisz od lat i zawsze będę za tobą. A ze swojej strony mam kawę. Ciepło, przed chwilą zrobioną. Także bardzo proszę, a jakby ktoś chciał, to tam i puszka się znajdzie i na następną kawę będzie. Zapraszam. Słuchajcie, mam prośbę, zrobilibyśmy sobie takie wspólne zdjęcie. Nabil, jeszcze nagramy tą przemowę do obywateli Syrii, którą umieścimy u nas na stronie. I moi drodzy, musi być nas coraz więcej i musimy napiętnować to. I wzywajcie Kaczyńskiego, wzywajcie tego małego z Nowogrodzkiej do natychmiastowego wprowadzenia projektu ustawy, jako ustawę zasadniczą, i Ziobrę do wprowadzenia co najmniej, moi drodzy, minimum 15 lat za trucie. Zatrucie, oni powinni dzisiaj wchodzić na salę, tu, nie ja, tylko oni powinni wchodzić, moi drodzy, mając już świadomość, że jeżeli im to zostanie udowodnione, to 15 lat i przepadki majątku, a nie korporacje się tutaj, moi drodzy, panoszą i jeszcze w majestacie prawa nastrują. Odsyłam was do mnie na stronę, obejrzyjcie film Fałszerze Żywności. Cała mafia, moi drodzy, w Europie przeszła z narkotyków do systemu produkcji żywnościowej. A wiecie dlaczego? Bo zyski z narkotyków i z fałszowania żywności są analogicznie takie same, ale odpowiedzialność karna jest maksymalnie do 3 lat. Więc co im się opłaca? Opłaca się nas truć. Ale na to jest przyzwolenie rządu. Nie tylko w Polsce. Pozdrawiam. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo, Marcin. Słuchajcie, jeszcze chciałaby pewno pani doktor Sokołowska zająć głos w tej sprawie. Także kogo, ale bardzo prosimy panią doktor do zabrania głosu i wypowiedzenia się na ten temat, co nam tutaj Marcin powiedział. Przede wszystkim podziękować Marcinowi za nieprawdopodobne zaangażowanie i wytrwałość w tej trosce o nasze zdrowie. W tym dążeniu do tego, by Polacy mogli się zdrowo odżywiać. Nie chciałbyś coś powiedzieć o... Żeby następne pokolenia były zdrowe. Dziękuję bardzo wszystkim obecnym. Było nas więcej. Część poszła do domu, jest zimno. Byli tu niektórzy od 10 rano. Także bardzo serdecznie wszystkim dziękuję. Głęboko chylę czoła przed Marcinem Gustowskim. Dziękuję doktorowi Al-Malazi za transmisję, którą na pewno udostępnił na YouTubie. Dziękuję wszystkim, którzy prowadzili transmisję, bo nie tylko on z wewnątrz sali, pewnie przekaże to na swoim kanale. Także miejmy nadzieję, że odzyskamy nasze prawa, odzyskamy naszą Polskę, w której będziemy mogli być gospodarzem we własnym domu i nie obcy kapitał będzie nam dyktować, jak mamy żyć, co mamy jeść i
jak mamy się leczyć. Tego wszystkim życzę. Daj nam Boże. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Pani doktor, bardzo dziękuję, bo pani pięknie na korytarzach wykłada wykładnię zdrowotną. Moi drodzy, niedługo to jeszcze dojdzie do tego, że będziemy mieli w parówkach robaki. Bo społeczeństwo nie zwraca uwagi na to, co się w tym kraju dzieje. Jest takie przyzwolenie, ale one występuje do momentu, kiedy zaczyna się problem zdrowotny. Jak już ten problem zdrowotny jest, to wtedy się szuka ratunku. Moi drodzy, żadne pieniądze nie dadzą zdrowia. Za pieniądze już się nie kupi zdrowia, więc profilaktyka i poziom zwalczania tego na samym początku, moi drodzy, powinien być napiętnowany i to jest podstawa. Moi drodzy, jeżeli główny lekarz weterynarii mówi, że glifosat jest rakotwórczy, a w paszach dla zwierząt jest podawany, to będziecie mieli to w maśle, w serach, w pieczywie, moi drodzy, będziecie to mieli we wszystkim, co jest związane z mięsem. Pieczywo to ty właśnie z desykacji, z oprysków i z przygotowywania. Ale moi drodzy, jeżeli to potwierdza w rozmowie główny lekarz weterynarii, to moi drodzy, pomyślcie sobie, jaki tu musi być lobbying kapitału zagranicznego, że nic się z tym nie robi. No cóż, następny termin, o następnym terminie, moi drodzy, będę was informował, bo nie mam w tej chwili 18 kwietnia. 18 kwietnia, 11 godzina. 11.30. 11.30. 244. Sala 244. Mam nadzieję na bieg, że przyjdą kamraci, że przyjdą wszyscy przeciwnicy, że przyjdą watachy, że przyjdą ludzie od Szczepana, że ludzie z konwoju. Ma nas być naprawdę dużo. To nie jest sprawa Bustowskiego, moi drodzy, tylko to jest sprawa przyszłych pokoleń. To jest sprawa o to, żeby przeżyć i być. I wtedy możemy obudzić większą grupę ludzi. Ale musicie to pokazywać, napiętnować. Zobaczcie, jak oni dzisiaj się bali. Oni firmę ochroniarską przyprowadzili, żeby, moi drodzy, ich świadkowie przyszli i musieli w obecności ochrony wchodzić do sądu. No ludzie, to jest paranoja. No. Mieli się najprawdopodobniej czego bać, dlatego ochroniacze tyle wzięli ze sobą, bo człowiek prawy, tak jak Marcin, nie potrzebował ochroniaczy żadnych. Wchodzi do sądu i się nie boi. Teraz chciałbym... Jeszcze jeden apel, bo ja będę musiał pojechać. Moja gorąca prośba. Ci, co tutaj zostaną, weźcie, pomóżcie Piotrkowi, żeby to spakować, zwieźć, żeby nie został z tym sam tutaj. Dziękuję, jak zawsze, tutaj się do Ciebie odzywam. Dobra, Marcin, dziękujemy bardzo. Teraz bym poprosił o zabranie głosu doktora Nabila, żeby powiedział coś... Czekajcie, zrobimy nagranie z doktorem Nabilem. Dobra. Ja sobie pojadę, bo tam mecenas ma chore dziecko i musimy się śpieszyć troszkę. Także proszę Państwa, ja jeszcze raz zapraszam na kawę. Przed chwilą zrobiło, cały garnuszek się zrobił. Jak wszyscy będziecie chcieli, to trzeba będzie ewentualnie poczekać. Kto pierwszy, ten lepszy. Jest kawa dla was specjalnie zrobiona. Kto sobie życzy, nie ma problemu najmniejszego. Bierz kubeczek, bierz kubeczek. Jakbyście chcieli, to... Ma tak zostać? Żywiec? Co? Tutaj ma lecieć żywiec? Dobra. Nie, to jest zaparzona kawa. Tak będzie. Ale my tylko tu! Tutaj tylko sobie staniemy, tam jak i tam. Dobra, a tutaj w tym... Dobra, a tu jest tak ciemno. Chodź. Dobrze, po tu. Dobra. Na następną kawę. O tak. Krótko. Jaki problem jest w Syrii? Jakiej pomocy potrzebujemy? I kogo... Chwila. Całe listy. Poczekajcie, bliżej. Całe listy potrzeb dla Syrii są na internecie. Ja też jeszcze przyszedłem przy Stefanowie.